Dzisiaj w Płońsku odbył się ogólnopolski turniej mini siatkówki dziewcząt i chłopców, ale również po raz pierwszy, myślę, że w naszym powiecie, a może i w większym zasięgu, rzucanka siatkarska dla najmłodszych dzieci, bo już od 6 roku życia. Gościliśmy dzisiaj tutaj na boiskach hali sportowej MCCiR Płońsk drużyny z Warszawy, ze Złotokłosu, również z Ełku, z Kozienic, z Nowego Dworu Mazowieckiego. Rywalizacja odbywała się w kategorii dwójek dziewcząt, kategorii trójek chłopców oraz rzucanka siatkarska, tak jak wspomniałam, dla najmłodszych. Po raz kolejny przyjechaliśmy tutaj na turniej, ponieważ jest super atmosfera. Gospodarze nas za każdym razem zapraszają, ale my również nie jesteśmy winni, bo Płońsk bardzo często przyjeżdża na nasze warszawskie turnieje, które my organizujemy, więc wymieniamy się tutaj doświadczeniami między klubami. Zorganizowaliśmy ten turniej, aby tak naprawdę usprawniać dzieciaki, pokazywać im, jak fajnie, jaką fajną grą jest siatkówka. Dla najmłodszych tak naprawdę chcieliśmy pokazać, jak fajnie można aktywnie spędzić wolną sobotę w fajnej, zdrowej i zabawnej rywalizacji. Jesteśmy tutaj, żeby grać w siatkówkę. Przy okazji, jeżeli będziemy to robić dobrze, może zdobędziemy jakiś medal i puchar. W klubie u nas, w mojej grupie, trenuje 39 zawodniczek, przepraszam, 38 i jeden chłopiec. Ten obecny turniej jest na bardzo wysokim poziomie, przyjechało bardzo dużo drużyn z całej Polski, więc możemy sobie sprawdzić tutaj swoich zawodników z innymi klubami przed rozgrywkami do Mistrzostw Mazowsza. Drużyna, która jest koło mnie, zajęła pierwsze miejsce, dlatego że mogę powiedzieć, bo ostatni mecz mamy też z Krótką, więc na pewno wygra Krótka. Krótka gra z Krótką. Udało się większość zaplanowanych rzeczy, ponieważ z tego co wiemy, trójka chłopaków jest na pierwszym miejscu, w rzucankach pięć naszych drużyn z pięciu, które przyjechały, weszły do finału, a w dwójkach dziewczynek jesteśmy na miejscu 5-8. Podczas zawodów wystąpiło około 130 zawodniczek i zawodników, łącznie w rzucance, w dwójkach dziewcząt i w kategorii trójek chłopców. Kolejny turniej, również myślę, że o randze ogólnopolskiej, planujemy pod koniec października. To już tak naprawdę stało się jakąś naszą tradycją, więc wpisujemy na stałe to w nasze kalendarze i będziemy starać się, aby każdy kolejny turniej był coraz lepszy i coraz fajniejszy.